Witajcie na kanale Stajnia Iskra. Dzisiaj chciałabym przedstawić Wam rasy, jakie możecie znaleźć w naszej stajni. Będziecie mogli zobaczyć je właśnie na naszych koniach i dowiedzieć się mniej więcej trochę o specyfikacji każdej z tych ras. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy od konia wielkopolskiego. Tutaj na przykład macie Justę. I czym się charakteryzuje koń wielkopolski? Koń wielkopolski ma silne ciało, średniej wielkości głowę, szeroką klatkę piersiową, wysoki kłąb i wysokość w kłębie to od 160 do 170 cm. Maści koni wielkopolskich są zróżnicowane, najczęściej kasztanowate, gniade oraz siwe. Konia rasy szlachetnej półkrwi zaprezentuję Wam na przykładzie Bianki. O szlachetnej półkrwi, inaczej SP, warto wiedzieć to, że mają one wygląd dość zróżnicowany, ponieważ najczęściej są zwyczajnie mieszankami różnych ras. Ale co charakteryzuje takiego SP hodowlanego? Mocna budowa ciała, głowa o profilu prostym, ścięty zad. Jego wysokość wynosi od 160 do 170 cm. Maści są zróżnicowane, najczęściej kasztanowate, gniade oraz siwe, chociaż można spotykać wszystkie inne maści. Teraz zaprezentuję Wam konia małopolskiego, jakim jest Effendi. O, tutaj do mnie zmierza, zaciekawiła się. Są one nieco mniejsze i lżejsze od koni wielkopolskich, bardzo urodziwe, o suchej budowie, dobrze wykorzystujące pasze, dzielne w pracy. W Iskrze mamy jednego konia rasy westfalskiej i jest nim nasza piękna klacz Colin. Co charakteryzuje konie westfalskie? Jest to niemiecka gorącokrwista rasa, ich wzrost sięga od 165 do 175 cm. Proporcjonalna budowa ciała, długa szyja, wyraźnie zaznaczony kłąb oraz długi grzbiet. I widzicie, Colin bardzo pięknie te cechy prezentuje. Jest to jedna z ras osiągających najlepsze wyniki w skokach, ujeżdżeniu czy WKKW. W naszej stajni mamy dwa konie rasy koń mały. Do tej rasy, a właściwie grupy, zaliczają się wszelkie kuce nierasowe, czyli na przykład Arizona. Często określa się je po prostu jako kuc. Są niskie, ale mocno zbudowane, użytkowane wszechstronnie. Wysokość do 146 cm. Maści są zróżnicowane. Mamy tutaj na przykład siwą Arizonę, ale również kasztankę Tosię. Polski koń zimnokrwisty, którym jest na przykład Basia. Polskie konie zimnokrwiste są zbliżone genetycznie do konia ardeńskiego. Są one hodowane bez udziału koni gorącokrwistych. Jak widać, są to konie bardzo silne i masywne. Ich wzrost sięga od 165 cm do 185. Koń sztumski, którego przedstawicielem jest Augmara. Jest to koń zimnokrwisty, silny, masywny. Średni wzrost, głowa duża, możecie to zobaczyć u Agusi. Pierś szeroka i ma również krótki grzbiet. Najczęściej są używane do pracy w roli. Jedyny hucuł, jaki jest w naszym stadzie iskrowym, użytkowany w rekreacji, to jest Iskra. Jest to rasa konia domowego pochodzącego od tarpana. Prymitywna rasa koni górskich. Konie żywotne, silne i odporne. Mało wymagające w żywieniu, mają za to silny charakter. Wysokość waha się od 125 do 144 cm. Są przeważnie gniade, myszate lub bułane. Tutaj widzicie konia arabskiego, jakim jest Wojtuś. I co jest charakterystycznego w Arabach, chyba wszyscy wiedzą, ale przypomnę, jest to podstawowa rasa gorącokrwista, bardzo wytrzymała i szybka, lekka budowa ciała, głowa o profilu szczupaczym, nogi suche, zad krótki i poziome.
Ich wysokość waha się od 145 do 155 cm i występują tu wszystkie maści podstawowe oprócz srokatej. Haflinger to dość charakterystyczna rasa. Tu macie walorka, który bardzo kocha kontakt z człowiekiem i właśnie do mnie pędzi. Co charakteryzuje haflingery? Ich głowa jest niewielka, szyja jest silna, grzbiet prosty i szeroki. No i tylko nie mają dość krótkie nogi. Mogą być użytkowane w każdej dyscyplinie, mają silny charakter. Ich wysokość to około 140 cm. No i taką cechą charakterystyczną jest maść izabelowata. Konik polski również ma bardzo charakterystyczny wygląd. Macie tutaj smutaska oraz kombiego. Koniki polskie mają od 130 do 140 cm wzrostu. Jest to rasa prymitywna. Ma szeroką i głęboką klatkę, zaokrąglone boki. Nasze konie mają aż zbyt zaokrąglone boki. Szyja jest niska. Kopyta małe, ale silne. No i koniki takie mają jedną maść i jest z nią myszata. Z takich charakterystycznych rzeczy u koników polskich mają pręgę grzbietową, czyli taki ciemniejszy paseczek idący przez cały grzbiet. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał, że troszeczkę się o tych rasach dowiedzieliście i że podobają Wam się nasze konie. Zapraszam oczywiście na media społecznościowe Stajni Iskra. No i ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, cześć!